6 lipca Konfederacja, liderzy wyruszają w Polskę po tych miejscach, które Polacy najczęściej, najchętniej wybierają jako miejsca swojego urlopu, swojego wypoczynku. Ruszacie z nowym programem. Jaki jest całkowity zamysł właśnie? Jaka jest koncepcja na te wakacje z Konfederacją, tegoroczne wakacje z Konfederacją? Koncepcja jest bardzo podobna do tych zeszłorocznej trasy, czyli odwiedzenia miejscowości turystycznych. Tam, gdzie są właśnie Polacy, z prezentacją naszego nowego programu Polska na Nowo, który w całości zaprezentujemy już na tej najbliższej konwencji w niedzielę. Ruszamy od Świnoujścia, przez Pomorze Zachodnie, przez Wybrzeże, aż do Gdańska, przez województwo warmińsko-mazurskie, przez Olsztyn, Giżycko, aż do Augustowa. A potem drugą część trasy zaczynamy od południa, od województwa lubelskiego, przez Solinę, Kraków, Zakopane, Żywiec, Karpacz, Szklarską Porębę, także w tych, między innymi w tych miejscowościach, ich nie wymieniam wszystkich, natomiast między innymi w tych miejscowościach się pojawimy. Zachęcam, żeby wziąć udział. W każdym spotkaniu będzie brało udział kilku liderów, będzie i szansa wysłuchać przemówienia, ale już będzie wiadomo, też... wiadomo, który z liderów w jakiej miejscowości się tak, pojawi? Tak, wstępnie oczywiście mamy taki harmonogram, który lider w którym miejscu się pojawi. Na pewno Krzysztof Bosak pojawi się w Świnoujściu, to jest pierwsze spotkanie, Robert Winnicki, również inni liderzy. Także nie tylko oficjalne spotkania, ale również kuluarowe rozmowy, pytania, które możecie Państwo jak najbardziej naszym liderom zadawać. To jest właściwie chyba tylko jedyna taka okazja, kiedy liderzy są do Państwa dyspozycji i macie Państwo szansę po prostu bezpośrednio porozmawiać, czy na przykład z kolegą Krzysztofem Bosakiem, czy z Robertem Winnickim, ale również innymi liderami. My staramy się cały dzień być dostępnymi dla Was, bo to nie tylko wieczorne spotkanie, ale również inne atrakcje, które będą się odbywały w ciągu dnia. Czy ten objazd w zasadzie całej Polski traktujecie jako kampanię wyborczą? Nie, nie traktujemy. Znaczy zawsze to jest jakaś forma kampanii wyborczej. Nie objeżdżamy całej Polski, niestety. Być może w przyszłym roku uda się jeszcze tą formułę wakacji rozszerzyć na również inne województwa. Objeżdżamy generalnie północ i południe. Każda działalność partii politycznej jest pewnego rodzaju kampanią czy jest to akurat kampanią wyborczą, nie w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale już w sensu largo oczywiście jak najbardziej jest to pewnego rodzaju kampania. 4 lipca, czyli kilka dni przed tym, jak Konfederacja rusza w Polskę, konwencja programowa i nowa propozycja dla Polaków po lockdownie. Polska na nowo. Co w tej propozycji, co w tym programie się znajdzie? Oczywiście od spraw gospodarczych, przez ochronę zdrowia, edukację, aż po rolnictwo, różnego rodzaju postulaty. Tych postulatów jest kilkanaście. O części już pewnie Państwo słyszeliście, natomiast większość dopiero zostanie zaprezentowana w niedzielę. Także zachęcam do tego, żeby od godziny 12 śledzić i obserwować profile w mediach społecznościowych Konfederacji, a jeśli chodzi o wakacje z Konfederacją, jest utworzony specjalny profil wakacje z Konfederacją. Zachęcam do śledzenia, bo tam będą wszystkie najbardziej bieżące informacje dotyczące tego, gdzie, w jakim miejscu, o której godzinie będziemy my, będą nasi liderzy. Także zachęcam do tego, żeby tutaj również to śledzić. Dla tych, którzy nie będą się mogli pojawić na Waszej konwencji programowej, czy jest taka możliwość, by oglądali ją, by śledzili to w internecie? Będzie tak, transmisja? Tak, będzie transmisja konwencji, będzie też może niepełna transmisja, ale większość tych spotkań będziemy starali się dla Państwa również transmitować. Także śledźcie również nasze kanały, tam będą wszystkie potrzebne informacje. I tyle, Anna Bryłka, na temat wakacji z Konfederacją. Aniu, dziękuję. Dziękuję.